Witajcie, jakiś czas temu obiecałem wam drugi konkurs, w którym do wygrania będzie zrobiona przeze mnie plansza do Senet. Niestety stan mojego zdrowia, a dokładniej choroba stawów, nie pozwala mi na skończenie planszy do Senet. Kiedyś ją skończę, ale jeszcze nie teraz, a tymczasem mam dla was inny konkurs. Do wygrania są dwie bardzo ciekawe naukowe książki dotyczące starożytnego Egiptu oraz Meroe. Pierwsza z nich to Egipt Faraonów Eteni Driotona, która, pomimo że została napisana 60 lat temu, do dzisiejszego dnia znajduje się w spisie lektur do wyboru na studiach historycznych. Tak więc można śmiało stwierdzić, że pomimo wielu lat na karku wcale nie straciła swojej wartości historycznej. Druga książka to Meroe Petera Shini. Jak sam tytuł wskazuje, opowiada ona o czarnoskórej cywilizacji, która wyrosła w cieniu Egiptu na terenach dzisiejszego Sudanu. Obie książki są w bardzo dobrym stanie. Jedyny, nazwijmy to uszczerbek, to moje pieczęci, które są wewnątrz książki, które widać na filmikach oraz zdjęciach. Egipt Faraonów posiada też zmodyfikowaną przeze mnie okładkę, co również widać na zdjęciach i filmach. Jednak poza tym, jak już wspominałem, książki są w stanie idealnym. Zasady konkursu są proste. Na mail, który wyświetla się teraz na ekranie, należy wysłać odpowiedź na pytanie: który okres w dziejach Egiptu jest twoim ulubionym i dlaczego akurat ten? Reszta zasad tak jak w poprzednim konkursie, czyli dla przypomnienia, podpisujemy się pseudonimem lub imieniem z racji RODO. Wybieram 5 odpowiedzi, z których komputer wylosuje jedną zwycięską. Książki wysyłam za pomocą Poczty Polskiej. Na odpowiedzi czekam do soboty 15 maja 2021 roku. Tak więc życzę powodzenia. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. I do usłyszenia w następnym filmie.